Wieczór, robicie w kazamatach. Dobry wieczór, no cóż, robię w kazamatach po raz kolejny. Zapowiadam fantastyczny pokaz mody, jak sama się zapewne domyślasz. Jest to jakby moja druga działalność zawodowa, oprócz oczywiście byciem księciem Trójmiasta, co mam nadzieję, że wszyscy wiecie, i oprócz chodzeniem z własną świtą po dobrych lokalach. Czasami jesteśmy w kazamatach i organizujemy bardzo ciekawe pokazy mody. Dzisiejszy myślę, że będzie bardzo dobry, ponieważ z tego, co widziałem w garderobie i z tego, co widzicie jeszcze przed pokazem, to raczej będzie niezły lot, ale lot. Chciałam się generalnie jeszcze zapytać, która z twoich ról jest ci najbliższa? To znaczy na pewno bycie liderem zespołu IMTM, ze względu na to, że w tej chwili jesteśmy w bardzo poważnym stadium przed wydaniem trzeciej płyty. Nasze negocjacje z firmą jedną i drugą są już na półmetku. Myślę, że pod koniec tego roku nagramy nasz trzeci materiał, singiel już się ukazał. I na karnawał zapowiadany jest kolejny singiel i płyta trzecia już na wiosnę. Porozmawiajmy jeszcze o modzie. Co cię najbardziej inspiruje? W co najbardziej lubisz się ubierać? To znaczy trudno jest to powiedzieć ze względu na to, że nie ukrywajmy, no ja bym bardzo chętnie ubierał się w stroje niejakiego pana Galliano, Rifata Özbeka i oczywiście Jean-Paul Gaultiera, ale sumy, jakie nawet bardzo dobrzy muzycy, tacy jak oczywiście ja, zarabiają w Polsce, no pozwoliłyby prawdopodobnie na skarpetki albo na majtki. A który z pokazów mody w kazamatach zapamiętałeś najbardziej? To znaczy, najbardziej zapamiętałem, nie ukrywam, ten, przy którym pracowałem. Był to pokaz Grzech Michała Starosta, a także wcześniej, chyba na samym początku, niejakiego Tomasza Osolińskiego, bo było tam wreszcie troszeczkę mody męskiej. Bo z reguły wszystkie pokazy to są piękne dziewczyny, piękne stroje, a z reguły nie ma strojów właśnie męskich i kolekcji męskich. To twój pokaz w mody w kazamatach? Pierwszy. W jaki sposób? Skąd się tutaj wziąłeś? Dzięki firmie Polar, która mnie zaprosiła tutaj. Powiedz nam, co zobaczymy dzisiejszego wieczoru? Dużo czarnych sukni, bardzo kobiecych, z odrobiną ekstrawagancji. Czy pokaz pokazywany już dzisiaj w kazamatach był pokazywany gdzieś wcześniej? Jeszcze wcześniej był pokazywany na Złotej Nitce w Łodzi. Jak się zaczęła twoja przygoda z modą? Zaczęła się 2 lata temu, kiedy wystartowałem na lubelskich prowokacjach
A następnie odwiedziłem kilka miast i teraz no, tworzę dalej. Co najbardziej inspiruje Cię w modzie? Interesujące kobiety o mocnym temperamencie i fajnej osobowości. W takim razie, kto jest Twoim ideałem kobiety? Justyna Seczkowska. A projektantem? Kto jest Twoim ulubionym projektantem? Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, tyle. Czy jesteś zdenerwowany przed dzisiejszym pokazem? Jak zwykle jest to trema. A powiedz mi jeszcze, co chciałbyś osiągnąć w modzie? Co jest Twoim marzeniem? Nie wiem, to okaże czas. Nie mam jakichś konkretnych planów. Dziękuję za rozmowę, życzę powodzenia. Dzisiejsza impreza jak zwykle odbywa się dzięki wielkiej uprzejmości organizatorów, czyli kierownictwa kazamatów i Marka Lechowskiego oraz oczywiście głównych sponsorów, którymi są Browar EB oraz Radio RMF FM. Dzisiejsza kolekcja, którą Państwo za chwilę zobaczą, słuchajcie, jest to naprawdę niezły lot. Została ona zorganizowana przez agencję reklamową Polart. Jest to przedsiębiorstwo imprez artystycznych prowadzone przez panią Marzenę Kołodziejczyk i Daniela Zaworskiego. Proszę Państwa, przy okazji firma Polart zaprasza wszystkie młode, ładne, zgrabne dziewczyny, które nie boją się kamery, które nie boją się aparatu fotograficznego i które oczywiście chcą zostać super modelkami i fotomodelkami. A teraz przejdę może do konkretnych konkretów. Słuchajcie, zobaczycie za chwilę piękne kobiety i naprawdę niesamowitą wieczorową kolekcję, która jest autorstwa młodego człowieka Macieja Zienia. Ten 19-letni człowiek jest uczniem Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. Projektowaniem zajmuje się od 2 lat. Debiutował na imprezie Prowokacje Jesień Zima 96-97. Następnie brał udział w pokazach Georges Saint, Accessoire Prêt-à-Porter, gazetka i gwiazdka z urodą w Warszawie, wyborem mistrzów miasta. Rok temu, proszę Państwa, wziął udział w konkursie Złota Nitka. W tym roku został laureatem konkursu Złoty Wieszak i został wyróżniony przez Telewizję Lublin. Kolekcja prezentowana była na wręczeniu nagród za najlepszą telewizyjną reklamę Kreatura. Obecnie, proszę Państwa, Maciej jest stylistą m.in. takich pięknych kobiet jak Pyna Steczkowska, Renata Przemyk i nasza prezydentowa Jolanta Kwasiewska. Dzisiejsza kolekcja zatytułowana jest Fandango. Inspiracją do jej powstania były liczne podróże Macieja, obrazy, filmy oraz spotykani ludzie. Ja dodam oczywiście, że stylizacja i make-up modelek to oczywiście nasza nieoceniona Aleksandra Kobielak. Fryzurami zajęła się Małgorzata Sierokiewicz i sam widziałem, że w 15 minut i w 10 uczesała 4 dziewczyny. Ja nic więcej już więcej nie będę mówił. Zostawiam Was sam na sam z haftowanymi jedwabiami, musinami, szatungami, taftami i gipiurami autorstwa Macieja Zienia. Thank you.
Jak podobał Ci się dzisiejszy pokaz mody? Pokaz mody podobał mi się bardzo, z racji tkanin, bardzo piękny, kipior, taft, szatongów, koronek, no klasa, klasa, paryskie materiały, to widać. Czarne suknie, większość, podobało mi się bardzo, szyk, naprawdę nie mamy się czego powstydzić. W Polsce są dobrzy projektanci. Czy która z kreacji szczególnie przypadła Ci do gustu? Oczywiście kreacja czarna w linii secesyjnej, zakrywająca tylko biust, ładnie spadająca na talię. Piękna. To jest dla mnie gwiazda pokazu. Powiedz mi, czy wolisz uczestniczyć w pokazach mody jako projektant czy jako widz? Ojej, ja bardzo rzadko biorę udział jako widz. I dla mnie to jest zawsze wydarzenie, bo mogę ocenić coś z drugiej strony. Oceniam dziewczyny, oceniam choreografię, muzykę i tak dalej. To się zdarza raz na 10 pokazów. Czy wolę? To jest miłe, aczkolwiek tu się bawię, a z drugiej strony pracuję. Co nowego przygotowywujesz? Kiedy zobaczymy Twoją nową kolekcję? Przygotuję nową kolekcję w sobotę, w tą, 17, w sali prób Rajskiego na terenie Opery Leśnej. Zresztą zapraszam wszystkich. Będzie to moja nowa kolekcja, nowa kolekcja Oli Kobielak. Piękne skosy z Łodzi i 3 kolekcje konkursowe, bo wymyśliłem konkurs dla młodych projektantów. Konkurs w Trójmieście, bo to, że mamy piękną aglomerację miejską. Wszystko się dzieje poza Trójmiastem, a cała Polska ściąga ludzi z Trójmiasta do siebie. Dlaczego nie ściągnąć ludzi z Polski do Trójmiasta? Jestem jak gdyby prekursorem konkursu dla młodych talentów tutaj. I w sobotę 17 organizuję konkurs Szpula 98 i z 3 kolekcji z trzech szkół odzieżowych, z Poznania, z Łodzi i z Gdyni, bo od 2 lat mamy studium projektowania w Gdyni. Wybierzemy najlepszą kolekcję, którą dostaną ładną, srebrną statuetkę Szpuli. Powiedz mi, wielkimi krokami zbliża się Sylwester. Co w tym roku projektanci mody proponują na Sylwestra? Jakie kreacje, jakie materiały, jakie kolory? Ojej, Sylwester jak zwykle jest Sylwestrem. Zapewne będzie kolorowała czerń. Czerń błyszcząca, brokatowa, taftowa, aczkolwiek nadal królują brązy, nadal królują śliwki, borda, buraczki i tak dalej. I to na pewno będzie nadal u nas. Ogólnie błysk, szyk, blask. Po prostu wszystko, co się świeci. No oczywiście, o ile dziewczyna jest szczupła, a jak nie, to zwykła polska matowa czerń. Powiedz mi jeszcze, kiedy zobaczymy Twój pokaz w kazamatach? Ojej, to zależy od ludzi z kazamatów. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Jak podobał Ci się dzisiejszy pokaz? Przyznam się szczerze, że widziałam parę pokazów, ale ten podobał mi się bardzo ze względu na ciekawe propozycje i przede wszystkim na materiały. A do tego dochodziły oczywiście fantastyczne makijaże Oli Kobielak. No interesujące fryzury. I piękna muzyka, że tak powiem, mojej młodości, Cocteau Twins i Elizabeth Fraser. A czy którą z kreacji wybrałabyś dla siebie? Kilka bym wybrała na pewno, a to jest duży zaszczyt, ponieważ jestem bardzo wybredna. Ale piękny był jeden płaszcz taki w ogóle z koronki, biała koronka i misiu. Oprócz tego sukienki wieczorowe, fantastyczne, naprawdę. A jak często można Cię spotkać na środowych pokazach mody w kazamatach? Słucham? Jak często możemy Cię spotkać na środowych pokazach mody w kazamatach? Ja przyznam się szczerze, że swego czasu bywałam tu często, ponieważ mój przyjaciel prowadzi te pokazy, Maciej Ulewicz. Mój kolega Michał Staros też się parę razy tutaj wystawiał. No i w związku z tym swego czasu bywałam tutaj, powiedzmy sobie, co środę. Teraz była dosyć duża przerwa, ale ten pokaz, przyznam się szczerze, bardzo mi się podobał. Powiedz mi jeszcze, co nowego u IMTM? IMTM? IMTM cały czas próbuje, gra koncerty. No i przygotowuje się do wydania płyty. Dziękuję. A jak Tobie podobał się dzisiejszy pokaz mody w kazamatach? Po prostu jednym zdaniem, super.
super dziewczyny, super kreacje, bardzo mi się podobało. Jestem tutaj pierwszy raz na takim pokazie. Mam nadzieję, że będę częściej odwiedzał to miejsce. Czy w którąś z widzianych przez ciebie kreacji ubrałbyś swoją dziewczynę? Oczywiście było parę wieczorowych kreacji, takich naprawdę ekstra. Spoko. A co nowego słychać u zespołu Mississippi Blues? Dziękuję, powoli się przygotowujemy do nagrania pierwszej płyty. Zobaczymy, wszystko się okaże niedługo. Dziękuję. Jak się wam podobał dzisiejszy pokaz mody w kazamatach? Bardzo fajny był, podobały nam się stroje w większości. Modelki też bardzo... Jak często możemy spotkać ciebie w kazamatach? Ostatni raz na rok. Dlaczego? Nie mam czasu. Chciałabym zapytać się, jak podobał ci się dzisiejszy pokaz mody w kazamatach? No był niezły, naprawdę był ostry, gorący. A co najbardziej ci się podobało? Najbardziej chyba te kolorowe usta u dziewczyn. Chciałabym zapytać się, jak podobał ci się dzisiejszy pokaz mody w kazamatach? Super, naprawdę super. Czy z którąś widzianych kreacji sama byś ubrała? Wiele, naprawdę. A która? Wieczorowy szczególnie. Czy często jesteś w kazamatach w środę? Nie. Niestety, dzisiaj akurat, bo kolegi mama jest mniej więcej w tym filmie, to dzięki jemu właśnie przyszłam tutaj. A czy po dzisiejszym pokazie mody będziesz częstszym gościem w kazamatach? No, szczególnie na pokazach. Przepraszam, chciałabym zapytać się, jak podobał ci się dzisiejszy pokaz mody? Pokaz moim zdaniem był bardzo gorący, piękne panie, no piękne stroje. A naprawdę gorący był, adrenalina podskoczyła niesamowicie. A w którą kreację ubrałbyś swoją dziewczynę? W tą taką przezroczystą, taką długą, fajną safę. Nie byłbyś o nią zazdrosny? Ale tylko w pokoju, w sypialni. Powiedz mi, czy często jesteś gościem w środę w kazamatach? Tak, często. Specjalnie przychodzę po to, żeby obejrzeć właśnie pokaz mody. A muzyka? Muzyka też bardzo lubię. Dziękuję. Jak wam się podobał dzisiejszy pokaz mody? Na bardzo wysokim poziomie ciuchy, naprawdę. Które kreacje podobały wam się najbardziej? Te najprostsze. Te najprostsze, długie i czarne. A czy często jesteście gośćmi w środę w kazamatach? Słucham? Czy często jesteście gośćmi w środę w kazamatach? Pokaz mody. Okay.